Gwiazdka 740, 83, 70 i? W wielu innych miejscach. Bielizna. Taki dzisiaj trochę program motoryzacyjny. Może zaprezentujemy tą bieliznę? Ona jest również do wygrania. Ojej. Dzięki za buty, są fajne i fajny program. Dzięki dziewczyny. O, no nie wiem, gdzie jest Kinga, ale wiem, że w poniedziałek chyba była z nami i z Gosią jeden. Dzisiaj jest inny skład. Skąd? Z Pionek. Okej. Okay. A słuchaj, może ściszysz troszeczkę telewizor i będziesz słuchał nas w słuchawce. To będzie zdecydowanie prościej. Ojejku, ja strasznie słabo go słyszę. Nie wiem, jak to Gosiu. Mówię, to jest seks, o jakiej porze? A, jak, o jakiej porze? No my żeśmy z Gosią ustaliły, że zdecydowanie preferujemy robić to jednak wieczorem. Jak jest tak romantycznie. Pora do rana. No sobie ma rację. Ups. Ma rację, ale czy ty na przykład dałbyś radę, bo nasz poprzedni rozmówca powiedział, że półtorej godziny dla niego to jest maks i że później to już nie, to, że to już jest męczarnia. Słuchaj, nie rzucaj słów na wiatr, bo może jeszcze przyjedziemy i sprawdzimy i co sprawdzimy. A jak się okaże, że tylko półtorej godziny, to może być kiepsko. Z zegarkiem ręką. Bo się troszeczkę zawiedziemy, prawda Gosiu? Już powiedziałeś, że z nami dwiema i tak dalej, że cała noc. Już niestety mnie nie słucha. Nie, raczej takie jednonocne związki mnie zupełnie nie interesują, bo za dużo przy tym stresu i tak dalej. Chorób i tego wszystkiego. Jakoś mnie to odstrasza. Znaczy ja dziękuję. Buziaczki i pokazujemy trochę bucików dla was, dla tych wytrwałych, którzy czekali do końca. Buziaczki, pa. Następnym razem pokażemy więcej. Cześć!